W poprzednim filmiku mówiliśmy sobie o wzorze, który dla cienkiej soczewki, wypukłej bądź klęsłej, wiąże ze sobą odległość obiektu od soczewki z odległością obrazu od soczewki i z długością ogniskową. Tak, rozmawialiśmy o tym, z jakimi znakami należy tutaj te długości wstawiać, żeby wzór działał poprawnie i poprawnie oddawał rzeczywistość w przypadku jednego i drugiego typu soczewki. Teraz sobie ten wzór wykorzystamy już nie do takiego najprostszego przykładu, kiedy po prostu mamy soczewkę, obiekt jakoś położony i mamy znaleźć położenie obrazu, ale zajmiemy się problemem troszeczkę bardziej złożonym, mianowicie układami soczewek. Otóż powiedzmy, że nasze oko znajduje się tutaj, patrzymy w ten sposób przez dwie soczewki na nasz obiekt. Tak, bliżej naszego oka znajduje się jedna soczewka, a dalej znajduje się druga. Ponumerowałam je tutaj jako soczewkę pierwszą i soczewkę drugą. Dalej od nas jest soczewka numer jeden, bo to do niej jako do pierwszej trafiają promienie światła z obiektu. Promienie światła wychodzą z obiektu, promienie światła rozproszonego wychodzą w różnych kierunkach, trafiają w obszar soczewki numer jeden, następnie jakoś wychodzą i trafiają do soczewki numer dwa, a na końcu trafiają do naszego oka. I pytanie jest takie, to jaki będzie obraz, czyli dokładnie gdzie będzie się znajdował i jakie będzie jego powiększenie w stosunku do obiektu, jeśli będziemy patrzeć właśnie stąd, przez układ takich dwóch soczewek. No, zadanie wydaje się być może z początku trudne, onieśmielające, ale okazuje się, że problem nie jest aż taki trudny i rozwiązuje się go w taki sposób, że najpierw ignorując tę drugą soczewkę, czyli wyobrażając sobie, że tutaj jest tylko ta jedna soczewka, patrzymy, jaki powstaje obraz, a następnie ten obraz traktujemy jak nowy obiekt, tak? Gdzieś tutaj powstaje ten nowy obraz, traktujemy go jak nowy obiekt i zapominając o istnieniu tutaj tego wszystkiego, znajdujemy obraz, żeby nam było trochę łatwiej myśleć, to najpierw faktycznie ukryjmy sobie tą drugą soczewkę i zobaczmy, jaki obraz nam wyjdzie, gdy światło z takiego obiektu będzie przechodziło przez taką soczewkę. Tutaj mamy wzór właśnie dla cienkiej soczewki. W tym przypadku mamy soczewkę wypukłą, więc ogniskowa, która tutaj odległość ogniska od środka soczewki została nam podana jako 12 cm i ponieważ soczewka jest wypukła, to do wzoru wstawiamy długość ogniskową ze znakiem plus, dodatnią 12 cm. Tak? Ponadto interesuje nas odległość obiektu od soczewki. No i tutaj zadanie zostało, rysunek został opisany w zasadzie trochę złośliwie, bo w pierwszym odruchu byśmy powiedzieli, że x to są 24 cm, ale nie, bo tutaj to, co tutaj w tym wzorze występuje jako x, czyli odległość obiektu od soczewki, to jest o ta długość stąd dotąd, a tutaj jako 24 cm została oznaczona jedynie odległość obiektu od ogniska. Tak, wobec tego nasze x to jest 24 plus 12 cm, czyli to jest 36 cm. Znak tej odległości x wstawiamy jako dodatni, ponieważ obiekt jest po przeciwnej stronie niż to oko, które by patrzyło na obraz, gdybyśmy rozpatrywali to tak właśnie bez tej drugiej soczewki, patrząc tylko jaki obraz tutaj powstanie. Za chwilę dojdę do tego, w jakim szczególnym przypadku wstawialibyśmy x ze znakiem minus. Dobrze, i mając teraz te dane, policzymy sobie wartość y, odległość obrazu od soczewki. Weźmy sobie jakiś ładny kolor, mamy ten wzór i tutaj niech to będzie ogniskowa F1, bo ona dotyczy pierwszej soczewki. Podobnie tutaj odległość X1 dotyczy odległości obiektu od pierwszej soczewki. I pytamy o odległość Y1 obrazu od soczewki. Zobaczmy. 1 przez F1, czyli 1 przez 12 cm, to się równa 1 przez 36 cm dodać 1 przez Y1. 1 przez 12 cm minus 1 przez 36 cm to się równa 3,36 minus 1,36, czyli 2,36, 1 przez 18 cm i to się równa 1 przez Y1. Tak, a z tego wynika, to już napiszę tutaj, że Y1 to jest 18 centymetrów. Tak, oprócz tego, ponieważ powiększenie, jak mam nadzieję pamiętasz, jak nie, to Ci przypomnę, to jest minus odległość obrazu od soczewki przez odległość obiektu od soczewki, to ponieważ tutaj ta wartość jest dodatnia i ta wartość jest dodatnia, no to u nas tutaj będzie minus, właśnie minus 18 przez 36, czyli minus 1 druga. To, że akurat 1 druga to w tej chwili nie będzie przez nas wykorzystywane jeszcze, ale za chwilę
zostanie wykorzystany, ale ważne to jest, że tutaj jest minus, czyli że obraz będzie odwrócony. I gdzie on się będzie znajdował? No tutaj jest 12 cm, a ma być 18, czyli on będzie się znajdował gdzieś tutaj i będzie dwa razy mniejszy od obiektu. Tu się znajduje nasz obraz. Tak, to jest odległość właśnie Y1. I teraz sobie ten obraz, który nam powstał w odległości Y1 równej 18 cm od tej soczewki, teraz go sobie traktujemy jako nowy obiekt. Czyli zapominamy o tym, co było tam. Odległość tego nowego obiektu od tej soczewki, oznaczmy ją sobie x2, wynosi ile? No, żeby się tego dowiedzieć, to na chwilę sobie przywróćmy jeszcze ten obraz całości. No, no wiemy, że stąd dotąd jest 18 cm, a stąd dotąd 33, czyli tutaj mamy 33 minus 18, czyli 15 cm. No i teraz właśnie chciałam powiedzieć, w jakim przypadku, bo tutaj mamy x2, 15 cm ze znakiem plus, bo znowu to, co będziemy nazywać nowym obiektem, jest po przeciwnej stronie niż nasze oko, którym patrzymy, ale w jakim przypadku teraz to ta odległość x, ta odległość obiektu od soczewki mogłaby być ujemna? Otóż w takim, że obraz obiektu powstający przy przejściu przez tą soczewkę wychodzi nam gdzieś tutaj, po tej stronie. Czyli po tej stronie, po której jest nasze oko. Czyli jest to taka sytuacja zupełnie nietypowa, że obiekt jest po tej stronie co oko, w tej analizie tej drugiej części zadania. I wówczas musielibyśmy wstawić x do naszych równań x ze znakiem minus. I to jest właśnie ten szczególny przypadek, ale tutaj akurat on w tym zadaniu nie występuje. Tutaj x2 wstawiamy jako dodatnie. Oprócz tego mamy długość ogniskową f, również f2, i wynosi ona 10 cm. A z jakim znakiem? No, odległość ogniska od środka soczewki wynosi 10 cm, ale soczewka jest klęsła, innymi słowy rozpraszająca, więc musimy naszą długość ogniskową wstawić ze znakiem minus. Tak, mamy minus 10 cm. Może weźmy sobie jakiś kolor i teraz, żeby znaleźć odległość obrazu powstającego przy przejściu światła od tego naszego, powiedzmy, nowego obiektu przez tą soczewkę, musimy znowu zastosować nasz wzór, czyli mamy 1 przez f2, czyli 1 przez minus 10 cm, to się równa 1 przez 15 cm, dodać 1 przez y2. Dobrze, czyli minus 1 przez 10 cm, minus 1 przez 15 cm, czyli minus 3 trzydzieste, minus 2 trzydzieste, czyli minus 3, minus 2 przez 30 cm, czyli minus 5 przez 30, czyli minus 1 przez 6 cm, to się równa 1 przez y2. A więc y2 to jest minus 6 cm. Minus 6, czyli obraz znajduje się po przeciwnej stronie soczewki niż oko, więc gdzieś tutaj. A teraz jeszcze, czy jest odwrócony, czy nie. Od razu policzmy sobie powiększenie tego obrazu w stosunku do tego, co jak na razie traktujemy jako obiekt. Bo zawsze tam gdzieś z tyłu głowy mamy w pamięci to, że tutaj jeszcze była jedna soczewka. Ale w tej chwili o tym nie myślimy. Zobaczymy, czy ten obraz jest odwrócony względem tego, co chwilowo traktujemy jako obiekt. Zobaczmy. Powiększenie M2 to jest znowu minus y2 przez minus x2, czyli minus minus 6 cm przez 15 cm, czyli minus minus z minusem się kasuje, więc tutaj mamy 2 piąte. Plus 2 piąte, więc obraz nie jest odwrócony w stosunku do tego obiektu, czyli jest 2 piąte, czyli o jakiś taki, i nieodwrócony w stosunku do niego. I to jest to, co ostatecznie widzimy, patrząc tutaj przez nasz układ soczewek, bo przypomnijmy sobie, że przecież tutaj od początku mieliśmy układ dwóch soczewek, czyli najpierw mieliśmy tutaj jakiś obiekt stojący oddzielony od naszego oka dwiema soczewkami i obraz tego obiektu powstający przy przejściu światła przez pierwszą soczewkę był taki. Traktowaliśmy go następnie tak, jakby tego wszystkiego tutaj nie było, traktowaliśmy go jako nowy obiekt i obraz tego, tak jakby obiektu, przy przejściu światła od niego przez tę soczewkę, jest taki. I to jest ostatecznie to, co widzi nasze oko przy przejściu światła od tego obiektu przez te dwie soczewki. I teraz, jakie jest powiększenie, gdzie się znajduje obraz? Znajduje się w odległości 6 cm od soczewki, po przeciwnej stronie niż nasze oko. I teraz jeszcze pozostaje nam policzyć, jakie jest jego powiększenie w stosunku do wyjściowego
obiektu. Więc tak, jego powiększenie w stosunku do tego obrazu, który przez chwilę traktowaliśmy jako obiekt, wynosi 2 piąte, tak? Czyli jego wysokość wynosi 2 piąte wysokości tego obrazu. Z kolei wysokość tego obrazu w stosunku do obiektu to jest 1 druga, no i ze znakiem minus, ponieważ obraz ten jest odwrócony w stosunku do obiektu. Czyli ostatecznie powiększenie to jest, tutaj te dwójki się skracają, minus 1 piąta. A więc widzimy obraz w odległości 6 cm tutaj od tej soczewki. Ponadto jest on odwrócony, bo tu mamy znak minus. I jego wysokość jest 5 razy mniejsza niż wysokość obiektu. No to jest taki najprostszy możliwy przykład, bo soczewki są tylko dwie, a mogłoby ich być znacznie więcej, ale mam nadzieję, że dość dobrze ilustruje on ideę rozwiązywania właśnie takich problemów.